Właśnie takie odkrycia, jak ostatnio znaleziony ogon spinozaura, pokazują, jak jeszcze wiele nie wiemy o naszej planecie i jej przeszłości. Do tej pory definiowaliśmy dinozaury jako zwierzęta lądowe. Jeśli wydawało ci się, że ichtiozaury, plezjozaury czy mozazaury były dinozaurami, to byłeś w błędzie. Te wymienione morskie gady znajdowały się na zupełnie innej gałęzi drzewa genealogicznego. A dinozaury chodziły po lądzie i to było ich siedlisko. Oczywiście niektóre z nich przebywały czasami w wodzie, jednak zdecydowanie bardziej przystosowane były do poruszania się po lądach. Nowe odkrycie Nizara Ibrahima dotyczące spinozaura pokazuje nam, że jeszcze wszystkiego o dinozaurach nie wiemy. Ja już robiłem film o spinozaurze, jednak w tym wypadku zasługuje on nie tylko na odcinek dotyczący samego odkrycia. Myślę, że skoro mamy do czynienia z tak niezwykłym, wymarłym zwierzęciem, to odcinek o spinozaurze należy całkowicie odświeżyć. Serdecznie zapraszam. Spinozaur żył w górnej kredzie pomiędzy 101 a 96 milionów lat temu w wieku zwanym Cenomanem na terytorium dzisiejszej północnej Afryki. Tereny te wtedy wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Cechowały się innym klimatem, występowały tam płytkie morza i rozległy system rzeczny. W tych rejonach, prócz spinozaura, spotkać można było również olbrzymie, kilkumetrowe ryby, znacznych rozmiarów żółwie czy krokodylomorfy, a także inne dinozaury, na przykład typowego lądowego mięsożercę Carcharodontozaura lub innego spinozauryda Sigilmasazaura. Wspominam o nim, ponieważ niektóre z jego kości mylone były z kośćmi bohatera dzisiejszego odcinka. Spinozaur jest dinozaurem niezwykłym. Diametralnie różnił się nie tylko od innych teropodów, ale także od innych przedstawicieli rodziny spinozaurydów. Porównać możecie go chociażby z Baryonyxem, o nim też kiedyś robiłem odcinek, zapraszam do jego obejrzenia i zwrócenia uwagi, z jak różniącymi się od siebie dinozaurami, mimo że pochodzą z jednej rodziny, mówimy. Jednak historia odkrywania spinozaura również jest niezwykła, nadawałaby się do nakręcenia filmu fabularnego. Prześledźmy tę historię. W 1912 roku w egipskiej formacji Baharia zostały odkryte kości dinozaura. Żuchwa, kręgi, żebra, a także zęby czy gastrolity to takie kamienie, które zwierzęta połykają, by pomagały im w trawieniu. 3 lata później niemiecki paleontolog Ernst Stromer na ich podstawie tworzy rodzaj Spinosaurus i wyodrębnia gatunek Spinosaurus aegyptiacus. Nazwa tego dinozaura oznacza kolczasty jaszczur i odnosi się do jego wyrostków kolczystych na grzbiecie. Na podstawie kości oraz porównania do innych teropodów Stromer przyjmuje, że spinozaura cechowała dwunożna postawa ciała i krótki pysk. Tak mniej więcej wyobrażano sobie to zwierzę w latach 30. XX wieku. Niestety II wojna światowa przyczyniła się do olbrzymiego regresu w badaniach nad spinozaurem, ponieważ wszystkie jego kości były przechowywane w muzeum w Monachium. Miasto zostało zbombardowane w kwietniu 1944 roku. Materiał kopalny został zniszczony. Nie licząc odkrycia fragmentarycznych kości czy zębów, to w zasadzie do 2008 roku niewiele się zmieniało w naszej wiedzy dotyczącej spinozaura. To właśnie w roku 2008 paleontolog niemiecko-marokańskiego pochodzenia Nizar Ibrahim zakupił w Maroku od handlarza skamieniałości kości, które uznał za kości spinozaura. Miały one pochodzić z formacji Kemkem, charakteryzującej się czerwonym piaskowcem, ciągnącej się wzdłuż Algierii i Maroka. W 2013 roku Ibrahimowi udaje się zorganizować wyprawę w to miejsce i odkrywa więcej kości należących do tego samego okazu. Na podstawie materiału kopalnego przebudowuje naszą wiedzę na temat spinozaura. Uznaje go za półwodnego drapieżnika, który na lądzie poruszał się częściej na czterech niż na dwóch kończynach. Charakteryzował się także krokodylim pyskiem, który wskazuje, że polował głównie na zwierzęta wodne, na przykład ryby. W 2018 roku Ibrahim znów udaje się do formacji Kemkem i wykopuje kolejne kości tego samego spinozaura. Między innymi ponad 30 kręgów ogonowych, które całkowicie zmieniają nasz pogląd dotyczący trybu życia tego drapieżnika. Praca na ten temat zostaje opublikowana w kwietniu tego roku i dzięki temu mogę wam o tym opowiadać. Co ciekawe, szkielet spinozaura wykopany początkowo przez handlarza skamieniałości, a później przez Ibrahima, jest najbardziej kompletnym szkieletem dinozaura drapieżnego
pochodzącym z kontynentalnej Afryki. W momencie śmierci okaz ten miał kilkanaście lat i nie był w pełni dorosły. Ibrahim szacuje, że był mniejszy o około 32% od największych okazów spinozaurów, jakie mogły kroczyć po ziemi. Jednak co ważne, znaleziony materiał skalny przypomina wyglądem kości opisane przez Stromera. Dzięki temu można więcej wysnuć na temat tego dinozaura. Prócz szkieletów odkrytych przez Stromera i Ibrahima, posiadamy jeszcze cztery bardzo fragmentaryczne szkielety pochodzące z Maroka, Algierii i Tunezji oraz kilka pojedynczych kości i zębów. Na podstawie wszystkich dotychczasowych badań przyjrzyjmy się, jak wyglądał i zachowywał się spinozaur. Spinozaur jest największym spinozaurydem, jakiego odkryliśmy, a także jednym z największych dinozaurów drapieżnych, jakie kiedykolwiek istniały. Był na pewno najdłuższym teropodem i mógł osiągać 15 metrów długości. Jednak nie był najcięższy. Cięższy był chociażby tyranozaur czy giganotozaur. W ogóle dawniej uważano, że jego masa mogła osiągać nawet 7,5 tony, jednak w świetle ostatnich odkryć szacuje się ją w przedziale od 5,5 do 7 ton. Jego czaszka niestety nie jest w pełni poznana, jednak wiemy, że posiadał długi i wąski pysk, przypominający pyski krokodyli. Usytuowanie oczu wskazuje podobieństwo właśnie do tej grupy zwierząt. Podniesione były one ponad resztę czaszki, co sprawiało, że mógł obserwować powierzchnię wody, mimo prawie całkowitego zanurzenia głowy. Kończyny przednie były długie, dobrze rozwinięte, zawierały pazury pomocne w łapaniu ryb. Z kolei tylne były skrócone, przystosowane do wodnego trybu życia. Być może między palcami występowała błona pławna. Miednica była zredukowana, grzbiet wydłużony, a środek ciężkości przesunięty ku przodowi i nietypowy jak na teropoda. Sprawiał on, że zwierzęciu łatwiej było poruszać się, pływać w wodzie, jednak na lądzie nie mógł chodzić tak samo jak inni jego kuzyni. I choć różni badacze w zależności od obliczeń różnie ustawiają środek ciężkości i różne mają poglądy na temat poruszania się tego drapieżnika na lądzie, to przyjmuje się, że spinozaur chodził na czterech, a nie na dwóch nogach. Był słabo przystosowany do dwunożnej lokomocji, dlatego podpierał się na przednich łapach. Istnieje nawet przypuszczenie, że mógł poruszać się pokracznie, ciągnąc brzuchem po podłożu. Jednak to, co przez wiele lat wzbudzało największą ciekawość badaczy, ale też zwykłych ludzi, to charakterystyczny żagiel na plecach. Nie jest on wyjątkiem wśród dinozaurów, podobne struktury posiadały niektóre ornitopody czy hadrozaury, jednak to spinozaur był właścicielem największego żagla. Aczkolwiek z pewnością pełnił on inne funkcje niż u wymienionych wcześniej zwierząt. Jego wyrostki kolczyste kręgów grzbietowych dorastały do 165 cm wysokości. Kształt żagla nie jest do końca pewny, ale najprawdopodobniej był półkolisty lub trapezoidalny. Jakie pełnił funkcje? Przez lata przewinęło się wiele hipotez na ten temat. Od funkcji godowej poprzez termoregulacyjną czy psychologiczną. Żagiel miał sprawiać, że drapieżnik ten wydawał się większy niż był w rzeczywistości. Inną hipotezą jest magazynowanie związków odżywczych, podobnie jak robią to wielbłądy w swoich garbach. Jednak dzięki najnowszym doniesieniom funkcję żagla należałoby wiązać z wodnym trybem życia. A to oznacza, że być może był on potrzebny po to, by na przykład dociążyć zwierzę lub jako stabilizator. Pomagał utrzymać równowagę podczas pływania, a także zapobiegał odchylaniu się tułowia podczas gwałtownych ruchów głowy i szyi, na przykład takich, żeby złapać zębami rybę. Mógł on także pomagać w ich łowieniu, blokował odpływ, uniemożliwiając ofierze ucieczkę. Jeszcze do niedawna myśleliśmy, że żagiel kończył się na plecach, ale ciągnął się on przez cały ogon. To właśnie w kwietniu tego roku dowiedzieliśmy się o nim więcej i rzuca to całkowicie nowe światło na tryb życia tego dinozaura. Ogon miał zwiększoną powierzchnię i cechowała go duża elastyczność. Był głównym napędem zwierzęcia podczas pływania. Podobne rozwiązania można obserwować u krokodyli czy traszek. Ten ogon, który można równie dobrze nazwać płetwą ogonową, to jednoznaczny dowód, że ten dinozaur pływał, więc spinozaura można nazwać pierwszym wodnym dinozaurem. Ibrahim powiedział o tym tak. Spinozaur to dinozaur, próbujący zbudować rybi ogon. Oczywiście, jak to zwykle bywa w środowisku naukowym, nie wszyscy zgadzają się z Nazarem Ibrahimem i jego koncepcją budowy ciała spinozaura.
Rynek marokańskich skamieniałości jest specyficzny. Część materiału pochodzi od handlarza skamieniałościami, a ci często mieszają kości pochodzące od różnych osobników tego samego, a czasami nawet innych gatunków. Jednak cały materiał skalny do siebie wielkościowo pasuje. Dodatkowo nie ma żadnych zduplikowanych, podwójnych kości, co powinno mieć miejsce, jeśli pochodziłyby one od różnych zwierząt. Odkrycie z 2018 roku potwierdziło koncepcję, że cały szkielet należy do jednego osobnika. Nowe odkrycie rzuca także światło na ewentualną walkę spinozaura z jakimś dinozaurem. Na pewno pamiętacie scenę z trzeciej części Parku Jurajskiego, ale zaznaczam, że T-Rex i bohater dzisiejszego odcinka nie mogli się spotkać w rzeczywistości. Dzieliło je około 30 milionów lat. Spinozaur żył na tych samych terenach co Carcharodontozaur, jednak wątpliwe by dochodziło między nimi do pojedynków. Te zwierzęta żyły w całkowicie innej niszy ekologicznej. Carcharodontozaur był lądowym drapieżnikiem, który polował na inne duże dinozaury. Spinozaur wyspecjalizowanym rybożercą. Prowadził podobny tryb życia jak aligatory czy krokodyle, więc ukazanie go w Parku Jurajskim było całkowicie błędne. Nie ma się co dziwić, skoro do stworzenia jego modelu wykorzystano rysunki kości zrobione przez Stromera. Film powstał kilkanaście lat przed tym, jak dowiedzieliśmy się więcej o wodnym trybie życia spinozaura. W każdym razie wobec obecnych faktów analizowanie walki pomiędzy jakimś typowym teropodem a spinozaurem, na przykład tej ukazanej w filmie, mija się z celem. Okazało się, że mamy do czynienia z zupełnie innym zwierzęciem niż myśleliśmy. Jedyny scenariusz, jaki przychodzi mi do głowy, to wciągnięcie przez spinozaura jakiegoś dinozaura pod wodę podczas pobytu tego drugiego przy wodopoju. Mógł tego dokonać na przykład używając swoich długich przednich kończyn. Jeśli spinozaur rzeczywiście prowadził podobny tryb życia jak krokodyle, a na to wskazuje prócz morfologii chociażby analiza składu chemicznego zębów, mógł od czasu do czasu przysadzić się na jakiegoś lądowego dinozaura, głównie roślinożercę, z ukrycia. Na walki z Carcharodontozaurem nie mamy żadnych dowodów. Zwierzęta te najprawdopodobniej bardzo rzadko miały ze sobą do czynienia. Na koniec chciałbym Was zaprosić na Facebooka, gdzie ostatnio pojawia się wiele więcej ciekawostek niż dawniej. Nie tylko o zwierzętach, ale także geograficznych czy o kosmosie. Zastanawiam się także, czy inne starsze filmy nie wymagałyby odświeżenia, tak jak ten o spinozaurze. Myślę, czy nie zrobić jakiegoś dłuższego materiału o megalodonie. Ten, który zrobiłem kilka lat temu, ma zaledwie 4 minuty, a taki drapieżnik z pewnością zasługuje na więcej. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Ta koszulka chyba wymaga aktualizacji.